wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe. I prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Wygląda, że wszystko jest w porządku. Mogę iść na tę odprawę do Wardowskiego. Dasz sobie radę bez... Tak, tylko że jest pewna trudność. Jaka trudność? No beton jest dobry, ciśnienie jest, wstrzykujesz i popłaczu, tak, nie? Tak, ale ja muszę teraz wyskoczyć. A co, coś znowu w domu? I nie, w domu wszystko w porządku. Po prostu mam umówioną wizytę. U lekarza? No, można to i tak nazwać. A to coś poważnego? No nie bądź taki tajemniczy, mnie chyba możesz powiedzieć, nie? Po prostu mam wizytę u pani Flory. A wiesz, jak trudno do niej się dostać? A kto to jest Flora? To genialna facetka. Ty wiesz, jakie ona ma wyniki? Albumy, pełne zdjęć, fotografii, listy dziękczynne. Jedna aktorka nawet z Ameryki jej dziękuje. No za co? Jak to za co? Za włosy. Oficjalna medycyna zawsze sobie na tym łamała zęby. A Flora najpierw zaczęła od siebie i doszła do fenomenalnych wyników. Co ty masz z włosami? Każdy ma coś z włosami. Ty też. To jest po prostu choroba cywilizacji. No ale ja muszę iść na tę odprawę do Wardowskiego, a ktoś musi zostać na placu, nie? Stefan, no nie powiesz chyba, że ja się migam od roboty albo bumeluję. Jak trzeba po godzinach albo ciebie zastąpić, proszę bardzo. Ale ja cię tak rzadko o coś proszę. Nowy włos nie powstaje nigdy ze starej cebulki. To... Ja chętnie bym został, ale ktoś musi iść na tę odprawę. No to poślij Maliniaka. Przecież wiesz, jak jest na tej odprawie. Tam gadają i gadają. Sam raz dla niego. Spójrz, jakie mam za kola. Panie Maliniak! Chodź pan tutaj.
jest, panie inżynierze? Pójdzie pan na tę odprawę do dyrektora Wardowskiego. Powiem pan, że właśnie wstrzykujemy, no i że ja muszę tutaj zostać. A tak ogólnie, to wie pan, jak się zachować. Tak jest, panie inżynierze. Zapiszę się do głosu i zwalę wszystko na transport. Niech pan wspomni o częściach zamiennych. Albo nie, nie, niech pan nic nie mówi, na wszystko się zgadza, a ja to potem odkręcę. Tak jest. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie, panie inżynierze. To nie jest żadne wyróżnienie, tylko nikt nie ma czasu na te bzdury. Tym niemniej dziękuję serdecznie, no panie inżynierze. Dobra. Dziękuję ci, stary. Ja mówię o Florze, która leczy włosy. Florze, czekaj, nie zdaje się taka lekarka czy znachorka, coś takiego, nie? Bek się u niej leczy. Bek? Ale Bek przecież ma bardzo dobre włosy, takie no, będzie żadne, no, nie? Bek to ma tu włosy, a tutaj same zakola ma przecież. O, wielka mi rzecz zakola. Każdemu mężczyźnie pewnym wieku... No, nie każdemu. Lecą zakola. O, tobie też lecą tutaj, o. Lecą mi? Mhm, o. Co ty mówisz, poważnie? Oczywiście, ale ty się tym nie przejmujesz, bo to jest zupełnie naturalne w pewnym wieku. Jezus Maria. Lecą. Szczerze mówiąc, to nie spotkałem żadnego skutecznego środka. Tą dziedziną przeważnie zajmowali się szarlatani. Na przykład słynna sprawa z Anną Cilak, której pod wpływem jakiejś kuracji wyrosły włosy do pięt. Gdyby istniał taki środek, to dzisiaj mógłbyś go kupić w każdej aptece. Szarlatani? A dlaczego wy, medycy, nie pracujecie w tym kierunku? Bo medycyna nie wierzy w cuda. A ilekroć ludzie zaczynają wierzyć w jakieś cudowne lekarstwa, to więcej z tego złego jak dobrego. Znaczy, organizm człowieka jest całością. I nie możesz spodziewać się zdrowych włosów na chorym organizmie. Co? Ja mam chory organizm, tak? Jestem zdrowy jak byk. Ale żyjesz w nienaturalnych warunkach. No co to są włosy? Pozostałość po futrze. A po co ci futro, skoro żyjesz w opalanych wnętrzach, chodzisz w ubraniu i czapce uszatce? Z takim samym powodzeniem mógłbyś żałować ogona, który ci odpadł, kiedy przestałeś huśczać się na gałęzi. Nie. Siadaj. Ja w to nie wierzę. Patrz, jakie stan Borys ma włosy, albo ten Belmondo. No. Ja tak samo żyją w opalanych wnętrzach, nie? Kultura przechowuje pewne relikty, atawizmy, które już dawno przestały mieć swoje praktyczne znaczenie. Do nich należy ideał samca, który musi być bujniej owłosiony niż jego partnerka. No właśnie, dlatego nie widzę powodu, do którego nie miałbym mieć pięknej, wspaniałej czupryny. Słucham? Tak. A, cześć, jak się masz? A nie, jestem już dzisiaj umówiony. No, tak, zadzwoń. Zadzwoń w przyszłym tygodniu. Będę wolniejszy. Co? Jesteś zazdrosna? Nie, nie, niepodobna do ciebie. Brunetka. Hmm? Tak. No to papa, całuję cię. Pa. Marta? Co? Nie, nie, z Martą już dawno skończone. W zeszłym miesiącu. To taka Urszulka, bo Dzianowicz mnie z nią poznał. Ale nic nadzwyczajnego. Natomiast muszę ci powiedzieć, że poznałem pewną farmaceutkę. To daje Boże zdrowie. A ja miałem kiedyś kolegę Bodzianowicza. Mówiłeś już, sporo jest Bodzianowiczów. No więc wracając do tego ideału obłosionego samca, propagowanego przez środki masowego przekazu. Halo, słucham? Tak, to ja. Jedziesz już? Jesteś blisko? Farmaceutka. Tak, tak, tak. No ja już jestem wolny. Mhm. No całuję, czekam. Słuchaj, mówisz, że to ta farmaceutka? To może ja bym został, co? Może ona zna jakiś środek, o którym ty jeszcze nie wiesz? Proszę cię bardzo, ale jako farmaceutka ona nie wydaje mi się szczególnie kompetentna. Szarlatan.
Proszę spojrzeć. Proszę opisać własnymi słowami, co pan widzi. Więc ja widzę na białym polu takie czarne jakby patyczki, a obok jakby grudki ziemi. A właśnie, czarne jakby patyczki. Proszę to zanotować i zapamiętać. Każdy włos pod mikroskopem, obojętnie czy blond, czy czarny, jeżeli jest zdrowy, jest zawsze biały. Natomiast włos chory jest zawsze czarny. A siwy? To nie ma znaczenia. Jeżeli jest zdrowy siwy, to jest biały. Jeżeli jest chory siwy, jest czarny. Choćby był jak najbardziej siwy. Nowy włos nie powstaje nigdy ze starej cebulki. Panie Maliniak, ale ja daję ostatni raz. Jeżeli teraz nie wygramy, to ja się wycofuję z tego systemu. Jak to się pan wycofuje? Jak normalnie się pan wycofa, tak to zawali się cała kombinacja, bo to obliczone jest wszystko na całość brygadzie. Tak, a ja mówiłem już panu przecież, nie? Że zjednoczyliśmy, obliczali na komputerze i wszystko się sprawdza. No to dlaczego się nie sprawdziło? No. Do tej pory, pan wie w jakiej jestem sytuacji, muszę mieć 2500 do wtorku. Tak jest, oczywiście. A to, bo u nich w totolotku ma jakieś kombinacje. Nie, panie Maliniak, co pan takie dobranoc dla dzieci opowiada w totolotku kombinacji? Jak pan widzi, co niedziela maszyna wyciąga panu mechanicznie kulki z numerami, tak i pan mówi kombinacje. Tak, wygramy od początku trasy jak barany. Ileśmy wygrali? 3750. Brygada 3750 wygrywa. A bądź pan spokojny, teraz do dyrekcji sprowadzili komputer angielski czwartego pokolenia. To musi pęknąć. No to dobra, a musi pan angielski komputer, jak u mnie po pijaku gospodarz bloku wypełniał z żoną 51 tysięcy trafił. Ile? Bez komputer 51 tysięcy trafił. Twój gospodarz? Panie Maliniak, chodź pan, coś panu pokażę. O tam. Borany, to do nas. Panowie, sprzątnąć do cholery ten szalony. Hektary lasu się walają, a dyrektor na to jest pies. Dobry, panie dyrektorze. Dobry, panie ministrze. Zawołajcie mi inżyniera Karwowskiego. A właśnie inżyniera Karwowskiego chwilowo brak, panie dyrektorze. No to dajcie inżyniera Beka. A inżynier ja właśnie wyszli na naradę do pana dyrektora czy do pana ministra. Ja dokładnie nie pamiętam. No jaką znowu naradę? Towarzyszu ministrze, zwoływał towarzysz jakąś naradę? Ja nie zwoływałem żadnej narady. No to kto to właściwie kieruje tymi robotami? No właśnie ja. Maliniak. Nie wiem, czy pan dyrektor sobie nie przypomina. Ja właśnie przemawiałem u pana dyrektora ostatnio na naradzie. Zawsze jak panowie inżynierowie wychodzą, to zostawiają wszystko na mojej głowie. Tak. Przypominam sobie, nawet mam w tej sprawie protokół. To wasze ministrze, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Ludzie siedzą na tej robocie, a właściwie nie mają pojęcia, co robią. No właśnie, tak. Bardzośmy mi tą robotę podgonili pod nieobecność pana inżyniera, panie dyrektorze. A szczególnie zwracamy uwagę na oszczędność drewna. O czym mówiono na tej naradzie. A to co jest? Hektary lasu wyrąbujemy, potem się to wala, tak? Na trasie toruńskiej urządzimy to inaczej, towarzyszu ministrze. Będzie kosztować, no ale przynajmniej unikniemy nieodwracalnych strat, których, jak to mówią, nie można przeliczyć na pieniądze. Zawołajcie mi tu Karwowskiego! Ja właśnie meldowałem, panie dyrektorze. No tak, meldowaliście, prawda, ja sobie nie na naradzie. Tak jest. Na jakiej naradzie? Ja nie zwoływałem żadnej narady. No ja się za nich teraz wezmę. Czego się wala? Tu podpisz się wszystkich. A ten most robotnicy nazywają Kokardzką. No, przyjemna nazwa. Aby spowodować wzrost nowego włosa, należy przede wszystkim usunąć korek i oczyścić przewód. Tak, to logiczne. I później szmaruje się tym preparatem? Nie, nie, nic podobnego. Ten preparat pomaga wydalić korek. To plus młoteczkowanie, a to po prostu służy eliksir. I jak długo to trwa? No, 60 dni. I potem rosną już nowe włosy po 2 miesiącach? Nie, nie włosy. Dokładnie przyszły włos, meszek. Ale już go będzie widać. Będzie, będzie. No, spójrz u mnie.
Jak już pan położył preparat na miejsce gołe, to znaczy łyse zaczyna pan punktowanie, to znaczy inaczej mówiąc młoteczkowanie specjalną szczotką. A potem robi pan sobie kompres, to znaczy ciepły turban i pan czeka. A ile ja bierze za taką wizytę? Ona nic nie bierze. Jak to? Z ubezpieczalni? Nie, ona jest prywatnie, ale bierze tylko za preparat, eliksir i za szczot. Na ile? No wie pan, doprowadzenie do Meszka będzie pana kosztowało 500-600 zł góra. To prawie darmo. Tutaj doprowadzenie do stanu pierwotnego będzie pana kosztować trochę więcej, ale też tylko za młotek, lakier i podkład. Samochód rzecz nabyta, proszę pana, a włosy ma się tylko raz. Tatusiu, a ten? Nie? Nie, ten jest za krótki. A może ten w paski? Ten w paski jest z lnu, ale on źle przechowuje ciepło. Rozumiesz, to musi być bardzo długi, ciepły ręcznik, żeby dobrze wchłaniał wilgoć z kompresu. Stefan, co ty dzieciom w głowie przewracasz? Tatuś żartuje, a wy się dajecie tak nabierać. Ja wcale nie żartuję. To musi być taki ręcznik, żeby go najpierw ściśle owinąć dookoła głowy, a drugi zawój zrobić luźno i w ten sposób stworzyć izotermę cieplną. Wiesz co, tobie by się zimny kompres przydało. Jagódka, chodź za mną do kuchni. Mamo, no. Ta mama nie wierzy w te kompresy tatusia? Nie, ale po prostu nie chce mu się sprzeciwiać. Wiesz, jaki ojciec jest. No, ma teraz dużo pracy. Nie oszczędza się. Poza tym tatuś jest teraz w bardzo trudnym wieku. Każdy mężczyzna ma jakieś swoje dziwactwa. Są filumeniści, filateliści, numizmatycy, wynalazcy. Ja wiem, co jeszcze. Jakby miał robić gorsze rzeczy, to niech już lepiej chodzi w tym turbanie i zapuszcza włosy. To tatuś będzie miał takie długie włosy jak Marek? Nie, będzie miał takie same, bo to oczywiście mu nic nie pomoże. Ale gdybym się sprzeciwiła mu, to wiesz, co by się działo? Ja chyba nigdy nie wyjdę za mąż. Jest jakaś herbata? Po co ci herbata? Jak to po co ci herbata? No bo nie wiem, czy chcesz się napić? Czy skropić? Miałam kiedyś narzeczonego, który miał takie grube, mocne włosy. Czasami to on do mnie mówił: chwyć się, a ja cię podniosę do góry. Ach, to był kawał chłopa. No i ja się tak uwieszałam. Uwieszałam się i on się ze mną obracał. Obracał, obracał. A jak już cię tak poobracał, to co? No i nic. Ani jeden włos mi w ręku nie został. Niemożliwe. No tak. Ach, jak ja tego drania kochałam. Chyba przez te włosy. Dlaczego, Mariolko, nie pobraliście się? No, bo on był żonaty. Nie rozumiem cię. Przecież mówiłaś, że to był twój narzeczony. Tak, był. Cały tydzień się ze mną spotykał, tylko w sobotę i niedzielę siedział w domu. Żonaty mężczyzna nie może być niczyim narzeczonym. Może, może. No, mówiłaś, Mariolko, że żonaci mężczyźni cię nie interesują. W zasadzie nie, ale ten miał takie włosy, że umrze. To uważacie, dziewczyny, że włosy mają takie znaczenie? Kolosalne. A dla mnie żadnego. Ale ogólnie to daje się zauważyć, że mężczyźni teraz bardziej dbają o włosy niż dawniej. Myją szamponem, polewają wodą pokrzywową, szczotkują. Jest to częścią ogólnej higieny, która ogromnie wzrosła. Nie. Ja to odczuwam jako pewnego rodzaju kokieterię. Żeby nie powiedzieć... zniewieścienie. No, ja bym nie powiedziała, że Gorgon jest taki zniewieściały. A jakie ma włosy? Nareszcie chłopcy się zorientowali, czym mogą szpanować. Ja myślę, Mariolka, że mogłabyś trochę staranniej dobierać wyrażenia. No to nie szpanować, tylko po prostu stroić. Stroi się instrumenty. Masz na myśli pewnie chęć przypodobania się, tak? To ja mam na myśli, to ja wiem. A pani dobrze rozumie. Wybacz, ale nie rozumiem. Nie dziwię się. Nie rozumiem. Zapomniał wujek, cielęcie był. Mariolusz! Jakby był do mnie telefon, to poszłam się przeczesać.
Deski, panowie! Panie Popielak, deski! Hektary lasu na to idą, a pan też... Co im odbiło z tymi deskami? Ciągle deski, deski. Zawsze mają jakieś takie swoje hobby. W zeszłym miesiącu było o stali zbrojeniowej, teraz o deskach, a przedtem była akcja porządek. Widocznie ktoś ich podkręcił, teraz uterenawiają. Panie inżynierze! Panie inżynierze! Panie inżynierze! Dyrektor Wardowski dzwonił do pana! Już idę! A nie chciał z panem rozmawiać! Chciał, żeby się pan powatykował osobiście! Jak jest? No, nie jest za dobrze. No trudno. Dzień dobry. Dzień dobry, siadajcie. Kiedy ma nastąpić otwarcie trasy? 22 lipca, panie dyrektorze. A kto będzie na otwarciu? Najwyższe władze partyjne i państwowe. I ludność stolicy, ma się rozumieć. A czy można otworzyć trasę, jeżeli jeden, choć najmniejszy odcinek, nie będzie gotowy? Wykluczony. A jakie ma znaczenie wasz odcinek? Kluczowe, panie dyrektorze. To co się z wami dzieje, inżynierze Korwowski? Nic się ze mną nie dzieje, panie dyrektorze, nic. Przysyłacie mi na narady idioty, jak to mówią? Który nas kompromituje przed przedstawicielami Komitetu Warszawskiego, raz. Przyjeżdżam z towarzyszem zawodnym na wasz odcinek, bo inne są tak rozgrzebane, że wstyd pokazać. Czyli liczę na was, jak to mówią, a was akurat nie ma. Dwa, nie ma waszego zastępcy. Trzy, towarzysz zawodny potyka się o rozwleczone deski, na które akurat mam od niego zamiar wydębić jakąś forsę. Cztery, starczy czy jechać dalej? Nie, niech pan nie jedzie dalej, panie dyrektorze. No dobra, gdzieście wtedy byli? Panie dyrektorze, wyskoczyłem na pół godziny w sprawie osobistej. No, pech chciał, że pan akurat wtedy przyjechał. Aha. Na domiar złego jeszcze rozbiłem samochód. No to mówcie wszystko, szczerze. Szczerze? Że znamy się już kilka lat, prawda? Macie jakieś kłopoty? Mówcie. Przecież ja też nie jestem zwierzę, jak to mówią, no. To już powiem. Ja miałem umówioną wizytę, a tam się bardzo trudno dopchać. Wziąłem ze sobą inżyniera Becka. To moja wina, że nie było go na tygodniu. To co, jesteście chorzy, no? Nie, nic mi nie jest, tylko... Wie pan, tu chodzi o włosy. Widzi pan? Tak. Za kole mi lecą. Widzi pan? Właśnie ta flora ma na to sposób. Wie pan, po zastosowaniu jej preparatu najpierw pojawia się meszek, a dopiero potem odbudowuje się włos. Ona jest jedyna na świecie, z tym, że nowy włos nigdy nie wyrasta ze starej cebulki. Czyście zwariowali, czy co? Panie dyrektorze, to jest bardzo poważny problem. Wszystkich to dotyczy, a nawet pana też to widać. Jakby pan zobaczył swoje włosy pod mikroskopem, to też pan tak tej sprawy nie bagatelizował. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy pracować razem, to panu się te włosy tu nad brwiami zaczynały, a teraz to... No tak, to dlatego, że przestaje z takimi ludźmi jak wy, tak. Kiercyk w szalotach, jak to mówią. Co ty? Śpiewakiem chcecie zostać? Nie. Już, inżynierze Karwowski, ja nie chcę wracać do tego tematu. Koniec, nie. Nie, koniec. Tym razem jeszcze konsekwencje w stosunku do was nie zostaną wyciągnięte. Proszę wracać na trasę. Tak. I pilnować swojego odcinka, i dyscypliny, i zacząć od siebie. Od siebie. A ja już na was tam nastawię celownik. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, panie. Do widzenia.
Jest tam jeszcze inżynier Karwowski? Dajcie mi go tutaj. Przedstawia, towarzyszu ministrze. Tutaj mamy to, a po drugiej stronie jest już wiadukt. Aktualnie zabezpieczony przez Karwowskiego i jego ludzi, czyli możemy spać spokojnie. No, ja nie byłbym tak pełen optymizmu na waszym miejscu. No. Przecież myśmy tam byli, pamiętacie? Tak. Ja nie przeczę, znam Karwowskiego, ale na waszym miejscu ja bym go wziął na celownik. Nie, towarzyszu ministrze. Ja za Karwowskiego dałbym sobie obciąć rękę. A że go wtedy nie było, to coś się wzdurał, że tam mu za kola lecą. Wiecie, zresztą powiada, że to jest powszechna sprawa. Nowy włos nie powstaje ze starej cebulki. No jak tam leci, co? Troszkę, słuchajcie. Tak, słucham. Jak to nowy włos? No bo wiecie, jest taka cudotwórczyni Flora i Karwowski poszedł sobie do niej podleczyć włosy preparatem. No, ma znakomite włosy. No dziś ma, jutro może nie mieć. Przepraszam. Tak, tak. Słuchajcie, a co wy osobiście o tym? To chłopak z kościami. Ja nie o Karwowskim, tylko o tym preparacie. A, jestem na piątek umówiony. Ach, na piątek. Słuchajcie, na piątek tylko. No tylko piątek. W ogóle się załatwiłem. Żeby nie Karwowski, to nigdy nie zdobyłbym tego terminu. To tak ciężko. Bo wiecie, słuchaj, w piątek mam trochę luzu. No to towarzyszu ministrze, ubijemy interes. Ja wam odstąpię mój termin piątkowy, a towarzysz minister popchnie mi te... Tak, słuchajcie, gdzie to jest? No ja nie wiem, Karwowski ma mnie tam zaprowadzić, bo wiecie, na naszym szczeblu to jednak trzeba dyskretnie. Tak. Czy można na nim polegać? Murowane! Co to Stefan, na wałku będziesz spał? Tak, od dzisiaj śpię na wałku, bez poduszki, żeby mi izoterma nie spadła tak jak wczoraj. Ale będzie ci strasznie niewygodnie, przecież nie zasiądziesz. Ja Japończycy śpią w ogóle bez poduszek, używają twardych wałków, a zatem mają najlepszą elektronikę na świecie. Japończycy. Polacy za dużo śpią, jedzą, wylegują się, przez to inni nas wyprzedzają w wielu dziedzinach. Słuchaj, powiedz Stefan, powiedz mi serio, czy ty... Przed kimś szpanujesz? Znaczy stroisz? O co ci właściwie chodzi? A wiesz, że to jest bardzo ważne pytanie. Sam je sobie zadawałem. Tak czuję, że z jednej strony to jest bez sensu. Ten turban, Flora do młoteczkowania, ale z drugiej strony coś czuję, że to jest walka o zachowanie siebie. Rozumiesz? Stefcie, przecież zawsze jesteś ten sam. Z włosami czy bez... Stary czy młody? Tak, ale ja chciałbym zachować siebie z najlepszego okresu. Ale kochanie, przecież teraz masz najlepszy okres. Masz pracę, którą lubisz, stanowisko, dzieci bardzo dobrze się uczą, bardzo dobrze. Marek ma tylko 3-2 na okres. No tak, niby tak, ale wiesz, jak sobie pomyślę, że już nigdy nie będę tak wyglądał jak wtedy, kiedy ciebie poznałem, to robi mi się smutno. I wszyscy tak odczuwają. Ty wiesz, z kim ja idę w piątek? No. Nigdy nie zgadniesz. Z Wardowskim i Zawodnym. A oni też? Tak. Przecież wszyscy to odczuwają, rozumiesz? Każdy chce wyglądać tak jak kiedyś. Ale wiesz, ja nawet ciebie teraz wolę. Przedtem byłeś takim młodym szczawikiem, że nawet się obawiałam, czy kiedykolwiek wyrośnie z ciebie mężczyzna. Uważaj, że strasznie. Wiesz, ale wtedy to ja się mniej bałem. Znaczy... Bałem się oczywiście, że wpadnę pod tramwaj, że złamię nogę na nartach, że utopię się w gliniance. Miałem lęki konkretne, których przy pewnej ostrożności można było uniknąć. A teraz sama ostrożność już mi nie wystarczy. Wiesz, niby nic mi nie grozi, a jednak boję się, że któregoś dnia obudzę się i będę już zupełnie kimś innym. Ale zawsze cię będę kochać i nic nie... Uważaj, turbon, pożyć.
biedzie i stanie zarobkiem. Panie magistrze! Zapukam, może dzwonek nie działa. Przybyło sobie, że działa, no ale pukaj panu. Trzymaj pana. No, bierzemy, bierzemy. 2,90 pisz pan. Jesteście pewien, że to tu? Cholera. Budują te bloki jednakowe, bo to się pieprze, bo wydaje się takie same. Budujemy, Karlowski, budujemy. Tak jest, panie ministrze. Magistrze, przecież umówiliśmy się, magistrze. Tak jest, panie docencie. No to jak, to jest tu czy nie tu? Więc już jesteśmy, byliśmy tu umówieni na specjalną wizytę razem z panem ministrem, przepraszam, z panem magistrem. To jest pani Flora. Pani Floro. Proszę wyjść do gabinetu i przestudiować album. Ach, tak, tak, album. Chodźcie, panowie, chodźcie. Bardzo przyjemna. To jest ten album, który pani Flora poleciła nam przestudiować. Właśnie. No, bardzo przyjemny album. Niech pan mi magister zwróci uwagę na to zdjęcie. O. To jest nauczycielka z Wąbrzeźna, która przeżyła niebywałą tragedię. Będąc łysą, używała peruki i raz ta peruka spadła jej przy dzieciach. Załamała się wtedy, chciała rzucić zawód, ale pani Flora odbudowała jej włosy. I to jest właśnie to zdjęcie. Bardzo przyjemne zdjęcie. O, pani Flora. Który z panów jest? Z panem magistrem, proszę bardzo. Proszę siadać. No. Ma przyjemny włos. Proszę spojrzeć. Śmiało, śmiało, panie magistrze. Można? Chciałbym a też... A to powiększa. Chciałbym rzucić okiem, może. Ale duże. Dyrektorze. No patrz pan, patrzcie, patrzcie.
Ja jeszcze poproszę. Proszę bardzo. Ale co, przyjemny włos. Co bula, nie? Przepraszam. Może, nie, proszę bardzo. Teraz. Ja panie. O, tato, taki sam turban. Nie taki sam. Arabowie noszą turbany z płótna. A bogaci się zjedwabił. Zbadałem ten problem. Na dobry turban trzeba wielu metrów materiału i wcale go nie trzeba zawijać co rano. Można go zdejmować jak kapelusz. To dlaczego tato zrobił nie taki jak kapelusz? No, bo mamy za krótkie ręczniki. Ale tata przegryzł ten problem. Nastaw mi lepiej her. Jaki her? No, to co pożyczyliśmy od wujka Karola. A, włosy! Niech znowu wzejdzie nam słońce. A czy tacie wzejdą te włosy? Zejdą. Już mi się przebijają szypułki włosowe, a to dopiero 2 tygodnie. Dobry wieczór. Można? Dobry wieczór, ale to pani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam państwa. Domokrożne szycie spodni z materiałów powierzonych. Domokrożne z powierzonych? Chciałaby pani mieć naprawdę dobre spodnie? O, przydałyby się. No widzi pani, a dlaczego ich pani nie ma? Bo nie ma pani czasu iść, czekać, przychodzić do miary. A domokrożne spodnie przychodzą do pani do domu. Niech pani to gdzieś włączy, tam do kontaktu. Tak, szyjemy na miejscu, na miarę. Według najnowszych wskazówek, ukrywając indywidualne błędy i wypaczenia. No z panią nie będzie łatwo. Tak, czy ma pani jakiś materiał na spodnie? Mam, ale nie na spodnie. Ale to nie szkodzi, dzisiaj spodnie szyje się ze wszystkiego. O, z firanki balowe, bardzo sexy. Tak zwane see through, czyli patrzeć przez. O, z kołdry ciepłe do pracy, pikowane na polowania polarne, wielkie budowy, powiedzmy, z kapy wzorzystej. Eleganckie koktajle, kluby artystyczne, pani, obce ambasady. Ty, to, ry, to, ty. No, widzi pani. O, ręcznik frotte. W czasy w Bułgarii. Baden-Baden. Sopot-Sopot. Można również po domu, ale już bez góry. Nie, państwa to nie dotyczy z uwagi na dzieciarnię. A Marek, wyjdź. No, co to? Dezynsektujemy? Czy głowa boli? A nie. Mąż założył turban, to znaczy izotermy na poraz włosów. A, preparat Flora. Znam. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pracowałam kiedyś u fryzjera Gabriela jako młodsza. Ostrożnie. To znaczy, ja byłam starsza od niego, ale miałam posadę młodszej. Stykałam się z tym preparatem. I silne działanie psychologiczne. Wolę się nie wypowiadać. No to z czego szyjemy? Mam taki jeden materiał, ale kupiłam go na płaszcz. Płaszczowi? Świetnie się leje. Niech pani przyniesie. Tak. Słyszał pan o Samsonie? Restaurację na Starym Mieście. Nie. Bohater biblijny. Póki miał włosy, póki miał siłę. I któregoś dnia Dalila, ciach, i Samson ginie. Nie widział pan tego filmu z Liz Taylor? Nie widziałem. Ja też nie widziałam, ale czytałam o nim w korespondencji z Cannes. Pan poszukuje pewności siebie i siły. O, jest, ale wydaje mi się, że on jednak jest za gruby. Ale proszę pani, są dwie metody szycia. Iść za i iść naprzekór. Pani jest dosyć tęga. W biodrach to pójdziemy za. Nikt nie będzie wiedział, czy to pani, czy to materiał. Oprócz małżonka oczywiście. No to mierzymy, złociutka? No to ja może wpadnę do Karola. Wezmę ze sobą tę płytę, to tam ją spokojnie przesłucham. Marek, daj mi płytę. Dobranoc pani. Dobranoc pani. Tylko uważaj, przepchnij się szybko korytarzem, żeby cię sąsiedzi nie widzieli. Tak. No i widzi pani, co on wyprawia na stare lata? To jest dopiero początek. Małżonek przystępuje do forsowania bariery samoakceptacji. Ciaśniej, Luzia, ciaśniej. 76 w pasie. Rany boskie. Ale to jest normalny mężczyzna. Nie, ja nie mówię o mężczyźnie, mówię o pasie. Też normalne, będzie więcej. Następnym etapem będzie tusza, potem wzrok. A czy małżonek ma dobry wzrok? Dobry, wyjątkowo dobry wzrok. A, no to będzie dalekowidzem. Najpierw wynoszenie gazety za okno, żeby przeczytać tytuł, a potem okulary do czytania. A za jakieś 10 lat, jeżeli nie nastąpią specjalne zaburzenia, małżonek pani zaakceptuje siebie długość 105, stwierdzi, że jest doskonałym tworem natury. Będzie się dziwił, jak mógł do tej pory żyć z włosami i bez okularów. Teraz długość po kroku, niech pani siada. Długość po kroku. Ojej. 27, też nieźle. Ale widzi pani, rzecz polega na tym, żeby również zaakceptował panią. Bo to przychodzi zawsze z największą trudnością. Rany boskie. Nie, niech się pani nic nie boi. Złożymy taki szeroki mankiet. To teraz znowu modne, wie pani?
Gubiłem włosy przez 40 lat, a ty chcesz, żebym od razu miał wyniki. Tylko bezwzględna dyscyplina pacjenta gwarantuje pełne efekty. Tak przynajmniej uważa pani Flora. Ona ma rację. A poza tym to już jest dla mnie sprawa prestiżowa. Wciągnąłem w to dyrektora zawodnego. I nie powiesz mi, żeby zawodny poszedł na jakieś ryzyko. No wiesz, wiara pacjenta jest ważnym elementem kuracji. No my też to bierzemy pod uwagę. Prędzej mi włosy wyrosną na dłoni, zanim dojdziecie do takich wyników jak pani Flora. Niech ci rosną lepiej tam, gdzie przykładasz ten preparat. Najpierw usunięty, a dopiero potem pojawia się nowy włos meszek. Jaki meszek? Jaki meszek? Jaki meszek? Jaki meszek? Czy zawodnik miał włosy gęste? Fajne, jak postąpię, będę i meszek, jaki meszek? Pani Flora obiecała, co że... Co wy mi z jakąś Florą wyjeżdżacie, co? Inżynier, materialista, lansujecie mi jakieś baby, jakieś zabobony. Ja z tym idę w górę i wychodzę na... Na znachora! Przecież minister zawodny był... Specjalnie potrójnie silną dawkę dla pośpiechu. To musi dać efekt, no. Tylko trzeba przetrzymać kryzys i nie dać się ponieść. Ja już tylko myślę, jak ja mam przetrzymać ten kryzys, bo was to mamy od dawna na celowniku. Żadnych premii! To, o, za to mi też. Wy zapłacicie. Tak jest. Co teraz robić? To ja się was pytam. Co robić? Myście byli rozsadnikiem tej ciemnoty, teraz myście co robić? Może pójść do jakiegoś lekarza. Mamy świetnych lekarzy, światowe sławy. Ale mnie, dyrektorze... Mnie nic nie wypada, dyrektorze. Wprost przeciwnie jakby. A panu dyrektorowi? No ja na szczęście nie miałem czasu użyć tego... Chwała Bogu! No to może ja pójdę do... Nie wiem! Wyście namarzyli piwa, to teraz róbcie i teraz je wypijcie. Ja byłem w tej sprawie tylko pośrednikiem i to mnie diabli do tego podkosili. Niech pan się nie martwi, dyrektorze. Ja pójdę do tego cholernego babsztyla. Musi się znaleźć jakaś rada. To na co wy jeszcze czekacie? Karwowski. Tak jest? Już lecę. Zostałem panią Florę? To my nie wiemy, tu nikogo nie ma. Ale przecież tutaj urzędowała pani Flora. Ta wiecie panowie, co odbudowuje włosy. To możliwe, ale my nic nie wiem. Ostrożnie, bo pana zachlapie. Ale przecież ktoś panom zlecił te roboty, nie? No my jesteśmy ze spółdzielni. Dostałem adres, chlapiem i idziemy dalej. Reszta nas nic nie obchodzi. A może panowie wiecie, kto tutaj mieszka? Jaki starszy facet, emeryt. Mówił, że wynajmuje ten lokal, ale teraz chce zmienić na mniejszy. No to kazał tak z wierzchu dla niej poznaki ochlapać. Ostrożnie, bo chlapie. Bardzo dziękuję panu. A nie ma za co.
Stefan! Mhm. Stefan! Telefon do ciebie. Puszczę. Słucham? Mam dla was dobrą wiadomość. Wczoraj dzwoniła wiadoma osoba i powiedziała, że to się zatrzymało. A czy zaczęły rosnąć nowe? No nie bądźcie dzieckiem. No nic nie zaczęło rosnąć, ale się zatrzymało i chwała Bogu, jak to mówią. A ubytki są duże? No muszą być duże, po potrójnym eliksirze. Dobrze, że tylko tydzień chodził w tym turbanie, bo inaczej to byśmy cienko przędli, wy i ja. To jak zakładacie dzisiaj? Nie, ja to też rzuciłem w diabły. Ale nie, ja nie o turbanie mówię, o betonowej szlichcie. A tak, zakładamy, naturalnie. No to ja tam przyjadę. Cześć! Do widzenia. Wiesz co, Madziu? No. Zdaje się, że zaczynam tyć. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube,